Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj 31 lipca roku pańskiego 2019, a ja pomagam koledze musić pszenicę. U siebie mam wszystko wymucone, też z jednej strony z takiej ciekawości, słuchajcie, bo jest to tak samo pszenica Lima Grain Utah, którą wiecie dobrze, że ja też miałem, tylko tutaj właśnie kolega stosuje jako nawóz, słuchajcie, stosuje pomiot kurzy, więc zobaczymy właśnie, jak będzie sypała, jak ta pszenica sobie tutaj poradziła w tą suszę. Także startujemy. No i gitara. Powoli. To się motoryk spoli. No i jedziemy sobie, słuchajcie. Także pszenica, zobaczcie, nie wiem, czy mam dobrze kamerę ustawioną. Nie jeździłem na kombajnie z nią, po prostu nie było wcześniej czasu. Miejmy nadzieję, że jest dobrze. Jest to, wiele osób zarzuca, że ustawiona. Słuchajcie, to jest nowa kamera. Jeszcze dokładnie jej nie ogarnąłem, więc no musicie uzbroić się troszeczkę w cierpliwość i dać mi troszeczkę czasu, że tak powiem, tak? Kombajn New Holland TC5070. Jeszcze tak jak widzicie, troszeczkę w tej wersji, w tej wersji poprzedniej, nie w tej najnowszej. Tamta jest właśnie wersja wygodniejsza, jak pamiętacie, bo jest już, mam header opuszcza na tą samą wysokość, którą sobie wcześniej ustawimy. Tutaj musimy, mamy tam taką miarkę, jak widzicie, która nam tu pokazuje wysokość. Co do pszenicy, słuchajcie, także widzicie, że gdzieniegdzie się poległa, ten pomiot kurzy naprawdę jest ekstra sprawa. Kto z was stosuje, to na pewno dobrze o tym wie. Pszenica, wilgotność ma na dzień dzisiejszy 12. Tak jak pole gdzie miało troszkę więcej wody, no to też jest i ładniejsze. Musimy tam troszkę wolniej. Co możemy powiedzieć o tej odmianie pszenicy, słuchajcie? Też ją siałem, jestem jak na ten rok, słuchaj, bardzo z niej zadowolony. Muszę wam powiedzieć, że odmiana charakteryzuje się tym, że jest bardzo, bardzo odporna na choroby grzybowe. Jeszcze dodatkowa ochrona dobrymi środkami, czyli fungicydami, daje nam to, że naprawdę śmiało mogę tą odmianę wam polecić do siewu, jeżeli chcę szybciej, w tym roku, słuchajcie. I wiadomo, że w tym roku było tak, że krzywo wolniej trochę, w tym roku było tak, że po prostu brak opadu spowodował, słuchajcie, to, że nawet te fungicydy utrzymały w jakiś sposób ten pszenicę długo na tyle, ile mogły, czy tam po prostu zboża, na tyle, ile one wytrzymały. Deszcz nie pada u nas już to praktycznie prawie w ogóle półtora miesiąca. Żniwa z racji tego, pomimo że jest 31 lipca, już są w końcowej fazie, przynajmniej jeśli chodzi o cięcie. Słoma też już jest zbierana. Także fajna, zobaczcie, sztywna pszenica, tam no gdzieś tam chwilą kawałeczek tylko się wyrzucił, ale tak naprawdę ładna, zdrowa, czysta. Gdzieś tam wcześniej sugerowałem się, akurat dlaczego ta odmiana, dlatego że gdzieś tam w internecie gdzieś wyszukałem, że i zresztą była bardzo pokupna ta odmiana. Także jak widać, z brakiem wody poradziła sobie bardzo fajnie, więc właśnie jest to zapewne o tym, że będę ją siał w przyszłym roku, bo odporność na choroby i gdzieś tam tolerancja na brak wody jest fajna. Także tak to wygląda. Ja już u siebie będę teraz, muszę wwozić troszkę obornika, bo wyciągi zatrwane na płycie, wszystko jest. Przyjechałem na chwilkę tutaj koledze pokosić, żeby sobie tą chwilę odpoczął. A ja przy okazji będę jeszcze nagram vloga z koszenia. Kacper mówi czyło.
kurde, nic nie kosiłeś kombajnem, u siebie nie było czasu, szybko, 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 zawsze ojciec tam nikogo nie dopuszcza, także trzeba jeździć, trzeba gdzieś tam sobie u ludzi kosić, żeby sobie pokosić, tak? Człowiek jest przyzwyczajony, że wszystko z tyłu, jak się obejrzy, to widzi i że kurz leci w płaszcze, słuchajcie. A tutaj chłodniutko, elegancko. Zrobimy tutaj sobie poprzeczniak. Jeszcze jeden, bo jest ciężko zawracać. Marcin tu nie zrobił, wcześniej sobie skosił się szkarnią. Ma kilka odmian pszenicy, jest to duże gospodarstwo, ale no właśnie z tej jest zadowolony. Jakieś przepalenisko mamy, nie wiem dlaczego. Ale wydaje mi się, że nie wiem, czy tutaj po prostu nie... Słuchajcie, nie miał bryzny z gnojem, kurzym na 99%. Także sami widzicie, jaki gnój kurzy ma moc. Myślę, że gdyby była odpowiednia ilość wody na odpowiednim poziomie, ta odmiana naprawdę pokazałaby swój potencjał. Ja u siebie liczyłem na plon 9-10 ton z hektara, wiadomo, przy jakimś tam opcjonalnym nawożeniu w tym roku, znaczy w tym roku, tak? Ale niestety, no brak wody skorygował moje plany. Dzisiaj uważam, także na poważnie, mało żartów. Jak tam zbiorniczku, zobaczymy, leci. Leci, szybko leci. Ładnie jest. Fajna sprawa w tych kombajnach, słuchajcie. Byliśmy teraz z Kasprem u kolegi i robił sobie bizonem, robił sobie bizonem wyścigi z Damiana, słuchajcie, z Damiana klasem, zabił maszynę. No i co, bizonie maszyna zabita, nie możemy już wysypać ziarna w kombajnach typu klas, kombajnach typu New Holland tutaj. Maszyna wyłączona, spokojnie sobie sypiemy ziarno, tak? Fajna rzecz. Sypiemy, tak. Wyjdziemy z kombajnu, bo pokażę wam jeszcze, jak wygląda też na polu. Widzieliście zresztą też u mnie. Myślę, że plon też będzie porównywalny do mojego w granicach 6,5 tony do 7. Może 7 nie osiągnie, troszkę jest też za rzadka. Też było właśnie sucho, słuchajcie, przy tych siewach jesiennych strasznie u nas. Nie wiem, co się dzieje, dlaczego tak się robi, dlaczego tak jest, że wczoraj deszcz padł 4 km od nas za autostradą, 20 litrów na metr kwadrat.
A u nas nawet kropla nie spadła. Opady są lokalne. Mam nadzieję tylko, że udało mi się, słuchajcie, kamerę nastawić tak, jak powinna być, bo w kombajnie nie używałem. Także jeżeli coś jest minimalnie nie tak, to z góry was przepraszam. Ale no myślę, że wysypiemy, bo przyczepa już jest prawie pełnawa. Sobie pyk, w biegu rurę otwieramy. Nie mam jeszcze wprawy, słuchajcie, akurat w tym kombajner. Dobra, zdejmiemy mu obrotów. Zaczęło sobie piszczeć. Oj, za blisko trochę, musimy się przestawić. Chciałem złapać wam ujęcia z zewnątrz, także akurat sobie Marcin może pojedzie, słuchajcie, i tyle. Będziemy w pszenicę, pokażę wam pszenicę. Zobaczcie, jak wygląda pszenica stąd. W pozycji poziomu troszkę rzadkawa, mówię, gdzieś jest gęsta, ale płosy naprawdę wyglądają fajnie. Postaram wam się nakręcić jeszcze vlog z pracowania. Nie było czasu, teraz już troszkę się zrzeje. Zobaczcie, tak to wygląda. Fajna, zdrowy ład. Się nie kolebie jak w bizonie. Nie chcę, żeby ten vlog był, słuchajcie, za długi. Dzisiaj taki bez żartów, ale mam nadzieję, że pożartujemy sobie bardziej w następnym. Więc do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się, cześć.